Serdecznie witamy u Maryni Józefa Galiców w Orlim Gnieździe w Poroninie na zimowych spotkaniach z Jezusem. Przyjmij, Najświętszy Ojcze Wszechmogący Wieczny Boże, tę niepokalaną hostię, której ja niegodny Twój sługa ofiaruję Tobie, Bogu mojemu, żywemu i prawdziwemu. Za niezliczone grzechy, winie, dbalstwa moje, za wszystkich tu obecnych, jak również za wszystkich wiernych, chrześcijan, żywych i umarłych, oraz za cały rodzaj ludzki, aby ta ofiara mnie i im posłużyła do zbawienia na życie wieczne. Amen. Ofiarujemy Tobie, Panie, kielich zbawienia, błagając Twoją łaskawość, aby wstąpił przed obliczem Twojego boskiego majestatu i za nasze i całego świata zbawienie, na wonność wdzięczności, był przez Ciebie przyjęty. Panie, nie jestem godzien, abyś szedł do przybytku serca mojego, ale rzeknij tylko słowo, a będzie zbawiona dusza moja. Panie, nie jestem godzien, abyś szedł do przybytku serca mojego, ale rzeknij tylko słowo, a będzie zbawiona dusza moja. Ciało i krew Pana. Pójdę ze stróżem aniołem, tak pójdę jak stoję. Nie zabiorę z sobą nic, lecz na nią stróż przedstawia mnie. Duchom aniołom Bogu też, znasz może Polskę, biedny kraj. Oto jej syn rękę mu daj. Pomodlimy do Matki Najświętszej o pokój na całym świecie, a przede wszystkim o pokój dla narodu ukraińskiego, by wolność, demokracja, poszanowanie godności człowieka w tym kraju nie były tylko pobożnym życzeniem naszym, ale rzeczywistość, żeby była taka piękna, jasna, by pokój Chrystusa zagościł w każdym sercu ukraińskiego narodu. Matko pomocy nieustającej, usłysz głos duszy Cię błagającej. Maryjo, wspomóż ich w każdej potrzebie. O Matko, z ufnością biegniemy do Ciebie. O Maryjo, wspomóż ich. 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 Maryja może ich wspomóc, Maryja chce ich wspomóc. Maryja wspomoże ich, Maryja już ich wspomogła. Pomnij o najmiłosierniejsza Panno Maryjo, że od wieków nie słyszano, ażeby kto uciekając się do Ciebie, Twojej pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę prosząc, miał być od Ciebie opuszczony. Tą nadzieją ożywiona, biegnę do Ciebie, o Matko moja. W mej nędzy staję przed Tobą, rzucam się do stóp Twoich, grzesznik płaczący. O Matko Słowa Wcielonego, nie gardź wołaniem naszym, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Amen. O Maryjo niepokalanie poczęta, przyczyń się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Amen. Witamy Was pięknie w Poroninie, w Rolnym Gnieździe u rodziny Galiców Józefa i Marii. Mamy ośrodek pod nazwą Orle Gniazdo, tak niedawno nazwane, i chcieliśmy tak dalej prowadzić, dalej pokazać, jak to się i dzieciom, i co by się dalej gospodarzyli w tym kierunku. Bo to jakby nie było, jak są fajne grupy przyjeżdżające z księżmi, ze siostrami zakonnymi, no to bardzo dbają o to, pilnują. Z kapłanem Grzegorzem znamy się już prawie 11 roków. On przyjechał tutaj właśnie pierwszy raz i jest bardzo dobrym kapłanem i opiekuńczym. I jak trzeba, to bierę te dzieci, organizuję im czas. Nie tak, że ino siedzą w budynku, bo jeżdżą na narty, jeżdżą na baseny, jeżdżą
po Krupówkach, staro się jako może. W tym mu pomagają też siostry. To siostry to tak zwane są opiekunki. Słuchajcie mego głosu, życie to, co nakazuje, a będziecie ludem moim przez cały czas. Gdy na moje zawołanie nie odpowie żaden z was, wtedy swoją waszą wrócę na długi czas. Jeśli nie wysłuchacie mnie, w ukryciu płakał będę, do niewoli pośle was trzodo ma. Jeśli nie wysłuchacie mnie, w ukryciu płakał będę, do niewoli pośle was trzodo ma. Dziś odrzućcie nasze złości, obrzydliwość w sercach waszych, powróć do mnie Izraelu, mówi Pan. Twoje złe postępowanie, brak bojaźni i pokory ugodziły serce moje, ludu mój. Jeśli nie wysłuchacie mnie, w ukryciu płakał będę, do niewoli pośle was przodo ma. Kochani, ustawiamy się z mężykiem, jedna, jeden narciarz za tym. Tu, pod górę. Dobra. I po kolei zjeżdżamy od jednego brzegu stoku do drugiego, dobrze? Jeśli nie wysłuchacie mnie, w ukryciu płakał będę, do niewoli pośle was przodo ma. O! Ale zobaczcie, chyba nie. Siostra się woła, chyba bo karmy to się. Tegoroczne nasze spotkania tutaj w Poroninie noszą hasło Tyle dobrego zawdzięczam Tobie, Panie. Program ferii zimowych brzmi może nieadekwatnie do zimowej aury, ale tutaj mamy przede wszystkim i duchowe wsparcie modlitewne w codziennej mszy świętej. Później mamy sztukę teatralną, warsztaty teatralne, jak również dzieci uczą się tańca towarzyskiego, że poprzez ruch, sport, zabawę i właśnie poprzez integrację środowiskową możemy tutaj spędzić naprawdę wspaniałe chwile, by zaczerpnąć nowych sił do działania w roku szkolnym, który już niebawem też się skończy, bo mamy akurat luty, a przecież zapasem jest nauka i wakacje w perspektywie najbliższych miesięcy. Za ręce w ten sposób i dostawnym krokiem dookoła, parę za parą, pędzimy w jedną stronę. Na mój znak wracamy z powrotem. Bardzo ładnie. Uciekamy przed minięciami. Tak jest, zaczynamy od lasa, a potem podchodzimy do siebie, piąteczki.
wszystko, wszystko w Krzyściusieńko. Hej, co by na tym stole było, Puściusieńko. Hej, co by na tym stole było, Puściusieńko. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pobłogosław Panie Boże nas i te dary, które będziemy spożywali w Twojej świętej opatrzności przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Smacznego! Maria, tu Matka cudna, a cenna się stanowi się. Los Maria, tu praca żmudna, a życie biegnie szczęścia kwiat. Wybierni Maria Wici, oddamy swoje życie, rzuci. Była sobota, 14 października roku pańskiego 1893. Ksiądz Kazimierz miał odprawić pierwszą tego dnia mszę świętą, a po południu miał być u pani Kozłowskiej. I to drugie, niecierpliwie wyczekiwane wydarzenie całkowicie go zaprzątało. Czy to spotkanie zmieni cokolwiek w jego posługiwaniu kapłańskim? A jeśli tak, to co? Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Proszę, niech ksiądz spocznie. Mam nadzieję, że nie będzie księdzu przeszkadzać obecność panny Leonii przy naszej rozmowie. To pani tu decyduje. Prosiłem o tę rozmowę, bo przy każdej mojej tutaj bytności zauważam pewne fakty, które dają mi dużo do myślenia, a nie potrafię ich sobie sam racjonalnie wytłumaczyć. Proszę. Myślę, że uda mi się dziś albo któregoś następnego dnia wyjaśnić nurtujące mnie zagadki. Inscenizacje najlepiej trafiają do umysłu, zwłaszcza młodych ludzi, dla których dzisiaj wiemy, komputer, prawda, to jest podstawowe narzędzie poznania świata. On wzrokowo śledzi ten świat. Najlepiej go wzrokowo odbiera. Inscenizacje temu służą i dlatego jestem wdzięczny wszystkim, którzy chcieli się pochylić nad tym tekstem, stracić jakiś czas na to, żeby tym młodym ludziom pokazać to, co jest najistotniejsze w naszej przeszłości, ale i teraźniejszości. Tak, jestem zakonnicą i może ksiądz zwracać się do mnie mówiąc siostro, ponieważ przełożoną jestem dla moich sióstr, nie dla księdza. Moje imiona zakonne to Maria Franciszka. Zatem jestem siostrą Marią Franciszką. W świecie proszę zwracać się do mnie jak dotąd. Pani Kozłowska lub pani Felicjo. Zatem, siostro Felicjo, muszę przyznać, że z zaciekawieniem wysłuchałem tego, co mi siostra przed chwilą wyznała. Niektóre z zasłyszanych rzeczy są dla mnie poglądami nowymi, z którymi nigdzie się nie spotkałem. Dla autora nie ma większej nagrody niż ta, że słowo, które on napisał, żyje.
A jeżeli ono żyje w ten sposób, że się inscenizuje fragmenty tej prozy, no to jest najwyższe, najwyższe uznanie dla autora. I dlatego jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy zadali sobie trud najpierw przeczytania książki, później wybrania z niej tego, co im się wydawało najistotne, i zinscenizowania, pokazania na żywo tego, co tu jest tylko martwą literą. Na żywo pokazania tego, o co temu autorowi chodziło. Także każda taka inscenizacja jest najlepszą lekcją historii, zwłaszcza dla ludzi młodych, dla młodych Mariamitów. Pilnujcie ołtarza pańskiego, bądźcie szafarzami sakramentów świętych, a reszta przydana wam będzie. Tam jeszcze.